Drodzy Państwo, chciałbym Wam z wielką przyjemnością ogłosić, że moja ulubiona marka Huel. Robimy pamułę, on tam też zawsze ten pan tak ładnie miesza. Wydali nowy produkt, a jak wydają nowy produkt, to muszę go sprawdzić, bo czy się da go gryźć, czy się da go pić tym razem. Marka Huel jest to marka wegańska, więc nie dziwi też lichość tego kartonu, że on tak, o widzicie, rękami to otworzy. No ale wiecie, no przecież to musi być zdrowe, tak? Dwa pudełka zamówiłem i popatrz co tu jest, od razu rzuca się na pierwszy rzut Nutri-Score A. Jezu, to ja nie widziałem tego nawet przy jakichś różnych tych oliwach, serach, cheddar najwyższej klasy. Jak wiemy, Nutri-Score jest to bardzo, bardzo ważny wskaźnik, najważniejszy ze wszystkich. Jak idziemy do sklepu, to gdy chcemy być zdrowi, wybieramy A. Więc jak trafiamy na przykład na makrelę, która ma D, nie wybieramy tego. Jak jest na przykład naturalna śmietana bio i ona ma C, to nie, nie bierzemy Nesquik, który leży obok i bierzemy Nesquik, który ma A. Tutaj mam jedną taką paczuszkę, dobrze, tu mam koszulkę mi dali znowu, Piotrek! Otwieramy, wziąłem sobie XXL, dlatego że dobrze się, po prostu to jest dobry materiał, to się przyda. Dużo go jest? Dużo go jest, tak, można podzielić na kilka części, ale ja żartuję oczywiście, ja w tym będę chodził i teraz sobie to założę nawet. Będzie fajne takie, kurde, to miły materiał, będzie się dobrze chodziło. Dziękujemy, że jesteś z nami, jak widzicie tutaj wielu uśmiechniętych, pogodnych ludzi. No co im pozostało innego, jak nie uśmiech? To jest chyba najprostsza rzecz, pociągnąć kąciki ust do góry, nie? Drodzy Państwo, ja dzisiaj zamówiłem sobie nowy produkt, który wydaje mi się fantastyczną alternatywą, a przynajmniej tak pisze producent, bo jeśli przeczytam za chwilę Wam co, jaki jest opis tego wspaniałego produktu, wystarczy czytać i już mi jest lepiej zdrowotnie. A co dopiero będzie, jak go zjem? Popatrz, co ale my tego tu mamy. Masz, ohoho, i to, co to jest? I to wygląda, tak, ja Wam powiem, jak coś, co smakowało nam najbardziej w czasach dzieciństwa, czyli chińska zupka i się nie mylicie tutaj. Ktoś teraz się oburzy. To jak to zupka chińska? Przecież to jest niezdrowe! Bardzo mile się zaskoczycie dlaczego, bo Huel wymyślił zupę, która jest po prostu zdrowa. Bo jak widzisz, na pierwszy rzut oka, ja ci tutaj pokażę, mamy naprawdę bardzo dużo składników odżywczych. Pokaż tutaj. Pierdyliard różnych składników, przecież ja wam nie mogę nawet pokazać tego w jednej linii, muszę kręcić, widzicie? Obracać, no. Więc musi to być naprawdę fenomenalny produkt, nie jest to zupka chińska. Patrz ile składników jest, ty widzisz jaka jest ogromna lista składników? To przecież to naprawdę musi być niesamowite, bo im więcej, tym lepiej. Czytajmy teraz, co postanowił napisać nam producent tego wspaniałego produktu. Dania Huel Instant Meals to przepyszna i pełnowartościowa żywność o wysokiej zawartości białka, błonnika i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Tłuszcz tu jest? Coś się zmieniło w środowisku wegańskim? Ponadto nie zawiera laktozy ani żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, soi ani GMO. O, soi nie ma, to jak to taka soja zawsze dobra była. Co się stało? Podstawowe makroskładniki, które pochodzą z jedzenia i dostarczają nam energii, to węglowodany, tłuszcze, białko i błonnik. No a z tym błonnikiem już bym się tak nie zapędzał, no czy ale on może tak być. Dostarcza energii, to to. Da raczej energii nie dostarcza, no ale no to mogli się pomylić, to tak faktycznie. No dopiero wprowadzili, może nie usunęli tego. Aminokwasy to części składowe białek, podczas gdy jedne aminokwasy są niezbędne do życia, inne są konieczne do zachowania dobrego zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby dieta zawierała spore ilości białka, zwłaszcza, teraz to już ja dopowiadam, zwłaszcza takiego, które ma pełny aminogram, jest najwyższej jakości i wysoce strawne, tak? Niektóre kwasy tłuszczowe są niezbędne do życia, już są niektóre niezbędne, patrz! A kiedyś było, że nie trzeba i zachowania dobrego zdrowia, dlatego konieczne było, a czy jakby nie były, to nie... dlatego konieczne, nie, poważnie, poważnie czytajmy, dlatego koniecznie było włączenie do produktu źródła tłuszczów, czyli jak raz tłuszcz, to nie keto. Rozsądne takie podejście. O ile węglowodany same w sobie nie są niezbędne, są one bardzo korzystne i pomagają w utrzymaniu stabilnej energii. Czekaj, czyli węglowodany są zbędne, ale dajmy ich najwięcej. Mogę... 30% energii, którą dostarczają posiłki Huel Instant Meals, pochodzi z tłuszczów. Głównie siemienia lnianego oraz oleju słonecznikowego. Oto niedobrze. Te dwa rodzaje tłuszczów, no,
podczas tego, jak ich nie chłodzimy, jak są narażone na jakieś takie pokojowe temperatury przez wiele tygodni, miesięcy, no potrafią się utleniać i niestety dostarczają nam utlenionych kwasów w postaci nie cis, tylko trans, tak? Więc no miejmy nadzieję, że to... Na pewno tak nie zrobili. Może to stało w chłodni do cholery i wysłali mi teraz dopiero, dobra. Niektóre smaki naszych posiłków zawierają też trójglicerydy średniołańcuchowe MCT z kokosa. Trójglicerydy średniołańcuchowe są traktowane przez organizm jak węglowodany. No dobrze. Od kiedy? To co my to sprzedajemy na podketo? To sprzedajemy węglowodany, kurde, węglowodany do cholery? Trzeba olej MCT wycofać. To ja nie wiedziałem, że to się jak węglowodany. Ja nie sądziłem, ja myślałem, że insulina nie rusza w ogóle we krwi takie coś. A tu popatrz, traktuje węglowodany. Ile się człowiek głupi jeszcze nauczy przez całe życie, Piotrek. Trójglicerydy te mają jeszcze inną nieocenianą wartość. Nie ulegają utlenianiu i jełczeniu, widzisz, to co przedtem mówiłem. Co oznacza, że nie powodują powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. To co z tamtym się dzieje? A tamte to co do cholery? Tamtych jest ponad 25%, czy tam ile. Mówiąc krótko, średniołańcuchowe z kokosa to zdrowe i wydajne źródło energii. Trochę się boję czytać dalej. Posiłki mają wysoką zawartość białka, a tu pewnie jak... O kurde, to jest proteinowy posiłek. Zalecane dzienne spożycie białka to 50 gramów. To dla kogo? Dla dziecka? Podsumowanie, jak widzisz, posiłki HUEL, a to troszkę tak, jak widzisz, to już tak trochę manipulacja, jak widzisz, o, faktycznie widziałem, posiłki HUEL i Instant Meals zapewniają lepszy poziom odżywienia niż większość konwencjonalnych diet. To przecież to jest produkt, no co inne, to głupi człowiek by jadł normalne jedzenie, a nie to. QL to świetna alternatywa dla drogich posiłków. Drogich, czyli tani będzie. No wyższa cena jest dobra. O niskiej zawartości odżywczej, czyli to jest i tanie, i dobre w takim razie. Co do ceny, to jeszcze Piotrkowi nie mówiłem, żeby nie zemdlał, aczkolwiek na końcu się dowiemy. Tu jest jeszcze takie w Q&A, Piotrek. Czy mogę zwrócić zamówienie? To nie wiem, czy to będzie dobre, jak to się ludzie pytają, czy zwrócić można. Tak, nieotwarte kartony, a to nieotwarte wiadomo, że można zwrócić, ale ten jak już się zje, to czy można zwrócić, nie odpowiedzieli. No dobrze, drodzy Państwo, więc jesteśmy już po opisie oficjalnym producenta. Wygląda na to, że jest to produkt po prostu... Do dupy wsadzić sobie normalne jedzenie, jakieś inne diety, które są niedoborowe. Tu jest wszystko do cholery jasnej i 50% tam, 40% czegoś, czego nie potrzeba, co prawda, ale okazuje się bardzo korzystne, czyli węglowodanów. No i są tutaj tłuszcze MCT, które się zachowują jak węglowodany. Magia, po prostu dla mnie magia. Jestem zafascynowany tym produktem. To już mamy za sobą, więc przejdziemy teraz do punktu drugiego, czyli zabrakło mi tchu, przepraszam, jestem tak podekscytowany do składu tego wszystkiego, do trzeciego punktu, czyli do degustacji i do czwartego punktu porównania produktów pochodzenia podobnego, czyli do zupek Oyakata, bo jak wiecie, tutaj producent, zaraz wam pokażę nawet. Przyjdziesz tu, Piotrek? Tutaj jest taka tabela, że jest HUEL i on się porównuje tu do Oyakaty, że jest lepszy, więc... Więc my, moi drodzy, zrobimy tak, że porównamy se nie tylko zawartość białka, ale ile tam jest składników, czy jest lepsze. Mało tego, będzie ślepy test, więc zostańcie z nami. Piotr będzie jadł węgli tyle, których nie potrzebuje, ale są korzystne, że na pewno skorzysta z tego. HUEL. Najlepsze wegańskie posiłki dla prawdziwych facetów, którzy znają swoją wartość i nie muszą jeść mięsa. HUEL najlepszy dla mnie i dla mojego partnera. Witamy po krótkiej przerwie reklamowej. Ja już nie mogę się doczekać, jestem bardzo głodny. Wyobraziłem sobie, że jestem weganinem i jem bardzo dużo jedzenia tak naprawdę, bo nie syci mnie tłuszcz, ale tutaj już jest 30%, więc na pewno mnie nasyci. Przejdźmy sobie do składu, bo jest naprawdę długi, ale może im więcej, tym lepiej. Skoro tutaj jest wszystko po angielsku, a ten kanał jest po polsku i wszystko nawet czytamy po polsku, same nazwy, ja nazywam się Rafał Kocur, polskie nazwisko, Keto Kocur kanał, więc przechodzimy do składu składników. Pikantnego makaronu z wege kurczakiem. Wege kurczak, dobrze powiedziałem. Wege kurczak, moi drodzy, jest to. Bo tutaj zachwalali, że te węglowodany są dobre, nie? Takie... Znaczy, że nie są, co prawda. Że nie są niezbędne, ale bardzo korzystnie będą wpływać ale na nasze... Ale dobrze jak są. Nie wiem w sumie dlaczego korzystnie, ale napisali, że korzystnie, więc chyba się nie mylą. No korzystnie, bo zachowują się jak MCT. Tak. Suszony makaron białkowy 50%. Fajnie brzmi. Ten makaron, moi drodzy, składa się z mąka pszenna.
No nie jest to zbyt gęsty odżywczo produkt. Troszeczkę zawód, Piotrek. Wiesz dlaczego? Bo ja myślałem, że tu będzie jakaś pąka taka pełnoziarnista, brązowy makaron, tak? Tego bym się spodziewał. Tam pisali o ryżu brązowym. A tu mąkę pszenną nam dali. 50% stanowi makaron, z czego podstawowym składnikiem tego makaronu jest pszenica, więc tak, no może będzie potem lepiej. Nieważne jak kto zaczyna, ważne jak kończy, tak? Drugim punktem tego suszonego makaronu jest białko grochu, czyli najbardziej, najmniej kontrowersyjne, a jednak najwyżej, ile się dało, przyswajalne. No nie ma tam wszystkich aminokwasów, ale pewnie dalej będą produkty, które będą ten aminogram podwyższać, a może dosypali. Sól. Bardzo dobry składnik, powiem wam. Tak, sól zawiera naturalny sód, który zwiększa możliwości treningowe, pozwala zachować równowagę pomiędzy sodem a potasem, tak? Więc tutaj, no brawo, świetny składnik. Huela, sól za 2 zł za kilogram. Pikantna mieszanka przypraw 16% później, czyli tak. Wiesz czym się, Piotrek, zaczyna pikantna mieszanka przypraw? Bo to brzmi bardzo... Prawdopodobnie ostrą papryką. Niestety muszę cię rozczarować. Kiedyś robiłem taki odcinek, pamiętasz? Mówiliśmy o czymś takim jak maltodekstryna. To ma wyższy indeks glikemiczny, nawet od samego cukru, i to w pierdeliard wyżej. Zaczynam się powoli zawodzić tym posiłkiem. Wujka, ten, jak mu się mówi? Hej Google, co to jest maltodekstryna? Maltodekstryna przyjmuje postać białego proszku jak cukier. Od jakiegoś czasu krążą wokół niej opinii wskazujące, iż jest to substancja na wskroś niezdrowa. Czyli tak, podstawą na razie tego posiłku, Piotrek, jest pszenica i maltodekstryna, czyli można powiedzieć, że to są ultra przetworzone produkty, tak? Bo już wyżej się nie da. Ale może to uratuje ta... Jeszcze przetworzymy, zalewając wodą, poczekaj. Bo nie doczytałem dalej, Piotrek. Później są aromaty naturalne, mąka ryżowa, cukier. Bo mało może było tej maltodekstryny, tak? No to cukru jeszcze dajmy troszeczkę. A to jest ten, czytasz o przyprawach teraz? Tak, to jest mieszanka przypraw. Teraz po cukrze. Aha, przyprawy. Cebula, papryczki, chili, czarny pieprz, pieprz kajen. Potem jest suszona papryka, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, zioła, ekstrakt z papryki, teksturowane białko grochu i bobu. Sól znowu. Ta sól mi się podoba najbardziej tutaj na razie. Olej z siemienia lnianego w proszku. No czyli... To nie są kwasy MCT, te co nie jeją, tak? Poniżej 9% będzie. No coś tam już tego jest. Ale gdybym miał jeść 10 takich posiłków, żeby mieć 150 gramów białka, to trochę by mi się nazbierało tego. Skrobia kukurydziana, białko grochu jeszcze raz. Olej słonecznikowy w proszku, czyli znowu mamy kwasy omega 3 plus omega 6. Mieszanka mikroelementów. O! Dosypali syntetycznych witamin, które... pamiętajcie, że suplementy to nie jest oczywiście cały świat i jak jest na przykład 100% RWS tam napisane, to no niestety suplementy, jak wiemy, przyswajają się gdzieś w okolicach 20-30%. No tak, to jest taka średnia. Wiadomo, że coraz więcej używa się chelatów, cytrynianów, tak? One jednak podbijają gdzieś tam do granicy tych 28-30% i więcej, ale nie przekracza to nigdy praktycznie tych 30-35%. Czyli te 26 witamin niezbędnych tutaj jest w formie dosypanej w tym wszystkim, tak? Na końcu jeszcze gluten pszenny, suszona papryka 2%, suszona cebula dymka 1%. Więc Piotrek, mamy oto produkt, który składa się z mąki pszennej i grochu, dodatek maltodekstryny i cukru, to jest podstawa. Troszkę siemienia lnianego, troszkę olejów słonecznikowych, troszkę posolone i napierdzielone witamin, czyli kapsułkę otwierasz, cyk. No ale może nie jest takie drogie, bo mówił przynajmniej producent, że to jest alternatywa dla drogich i niepełnowartościowych produktów. Więc prawdopodobnie, jak porównywał to z tym, to jest po prostu gówno. A to już po prostu nie ma co nawet tego kłaść obok tego. Odkąd spożywam wegańskie posiłki i żyję zgodnie z zasadą diety wegańskiej, mam dużo energii i ochotę na niekoniecznie cenzuralne rzeczy. Więc drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na ślepy test. Piotr nie będzie wiedział, co tutaj lejemy. Smakowo będziemy porównywać zupki takie i takie. I gotujemy wodę. Moi drodzy, zaraz będą zupki zalane, bo wiecie, może przynajmniej smakiem się obroni, bo ceną to na pewno, skoro było powiedziane, że jest tanie i lepsze, w ogóle najlepsze od wszystkiego. Przygotowaliśmy dwie rundy, w których chytry Piotr będzie próbował smaku bulionu zupek chińskich, wszystkich, które przygotowaliśmy, a których marki nie będzie widział, bo na głowie będzie miał koszulkę Huela. W pierwszej rundzie zmierzy się z porównaniem dwóch zupek różnych firm, natomiast w ostatniej, żeby było trudniej, zakosztuje aż 3 smaków bulionu. Zapraszamy na rundę pierwszą. Najpierw smak Wifona. Dobrze, proszę następną. Teraz Huel. O, zapach mocno.
Zapytany o doznania smakowe, Chytry Pioter podzielił się swoją opinią. Którą byś zjadł drugi raz? Czy któraś była jakaś... Tą pierwszą. Tą pierwszą, tak? Tą pierwszą. Taka jakaś bardziej chińska się wydawała. Tak? A ta druga co? Co to było? Ta druga taka... Kurde, czułem takim coś dziwnego w tej drugiej. Dobrze. W takim razie ściągnij teraz. No i co było pierwsze, co drugie? Pierwszą zupką był wifon. A drugą był Hewlett. Wifon w smaku jest taki bardziej naturalny, kurde. Rosołkiem pewnie. Właśnie może dlatego, że takim rosołkiem. A to czym smakuje? Takie jakieś gęste było, dziwne. Ten groch chyba zrobił, wiesz? Aha, no tak, przecież to gęste, bo jest... Groch, no. Tak, bo tu jest groch. I maltodekstryna zagęściła też. A pokaż mi spróbować. Taka przecierowa, ale taka... Tylko tak mega dużo różnych przypraw dane, żeby nie było czuć, co jest pod spodem. Nie jest to zupa niedobra też, nie, powiedzmy. Tak, nie jest niedobra. No. Nie jest to zupa niedobra, jest charakterystyczna. Runda numer 2, moi drodzy, gotujemy zupę. Teraz już 3 będziemy gotować. W rundzie drugiej Chytry Pioter po wcześniejszym zneutralizowaniu smaków spróbuje natomiast 3 zupek, z czego zacznie od gnojonej na stronie producenta Huela Oyakaty, przejdzie przez zupkę Huela, natomiast skończy na wifonie. Numer 1. Uwaga, możesz dmuchać. No. Teraz zupka numer 2. I zupka numer 3. Uwaga, jest. Jakbym miał tak postawić już na jedną, tak faktycznie, że jedna jest najlepsza, to jedynkę bym dał. Dwójka, to ewidentna jest próba zamaskowania niesamowitą ilością przypraw, to już się nie da ukryć. Taki miks przypraw, ale plus za pikantność, poziom pikanterii super. No a trójeczka klasyk, czyli po prostu taki rosołek, to co ostatnio. Czyli przypuszczam, że już mogę, jestem w stanie odgadać już teraz na podstawie tych smaków, które co było co. Dobrze, czyli... No trzecia był wifon na 100%, bo on jako jedyny charakteryzuje się takim smakiem bulionu. No i dwójka od razu, jak mi tylko dajesz tą dwójkę, te troty poczułem, to po prostu zawartość od razu zdradza, co to jest. Czy Huel, jeśli chodzi o smak, wygrywa w jakimś polu, czy jest na przykład niejadalny, a może jest spoko i taki smak po prostu jest równoważony tymi wszystkimi korzyściami witamin i minerałów, że mógłbyś to przełknąć dzięki temu? Szczerze, z ręką na sercu, moim zdaniem jest poniżej przeciętny ten smak. Dobra, ale czy jest na przykład taki syf straszny, że nie da się zjeść tego? Nie jest taki straszny syf, bo już daliśmy wegańskie rzeczy i są gorsze. No. Plus za pikanterię w tym czymś właśnie. Aha, czyli ta ostatnia zupka jest taka w miarę spoko. Moim zdaniem najlepszy jest wifon dalej. Dla mnie wifon jest najlepszy. Mamy już tak naprawdę prawie wszystkie punkty za sobą. To co teraz jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, gdzie inflacja kosi ludzi po dupce, a niektórzy szarlatani zdzierają niemałe pieniądze za rzeczy, które tak naprawdę obiecują, a później ich nie ma. Cena! Cena jest najważniejsza, tak? Więc przejdźmy, Piotrek, do ceny. Drodzy Państwo, bardzo ważną też kwestią, tak jak przedtem zapowiedziałem, jest oczywiście cena. Bo jak widzicie, bazy tych zupek no nie różnią się jakoś specjalnie tutaj od tego, tak? Tu jest 15% więcej klusek bardzo podobnego poziomu. Wszystko jest bazowane na pszenicy. Plus jeszcze co tam jest, Piotrek? Mniej trochę nawet maltodekstryny niż tutaj. Tutaj jest więcej maltodekstryny, tutaj jest spulchniacz, aczkolwiek tutaj jest dosypka witamin później, aby wszystko było niby complete. I drodzy Państwo, wyciągam właśnie paragon. Ja za te zupki wszystkie zapłaciłem różne określone kwoty, jak i również za tą też zapłaciłem kwotę. Wifon jest to zupka, za którą zapłaciłem złoty 99. Oyakata. Ta naprawdę mocno premium zupka, jedna z droższych w sklepie, kosztowała mnie 5,24. Ciekawi Was, ile kosztuje zupka chińska Huel po dosypce witamin. No bo tu, nie oszukujmy się, bardzo podobnie, tak jak mówię, jest baza. Nie da się kupić tej zupki jednej na próbę, trzeba kupić od razu 16. Dzieląc całą kwotę, którą zapłaciłem na 16 zupek, jak myślisz, Piotrek, ile taka zupka, może nie, za ile byś dał
A ile może kosztować? Takie akceptowalna cena dla ciebie? 8,90. I normalna taka chińska zupka, lekka wersja premium, byłaby dla ciebie do przełknięcia. No jakoś tak, bo dużo jest, zauważ, że jest droższa dużo i tak od tej premium tamtej. No bo to wiadomo, te witaminy jeszcze coś tam, tak. No nie. 8,90, no. Czyli już podchodzi pod 10 zł. Tak, tak, pszenica, tak. Większość pszenicy tutaj jest, białka grochu i drodzy państwo, maltodekstryny. Aczkolwiek moi drodzy, za taką zupkę w przeliczeniu tych pieniędzy, które ja dałem, podzieleniu przez 16 tej kasy, zapłaciliśmy 16 zł 12 groszy. 16 zł? 16 zł 12 groszy. I teraz tak, 3 razy więcej od tego. Smaku jest, jak was interesuje smak, no to jest przeciętny ten smak, taki sam jak tu, może nawet i trochę gorszy. Więc drodzy państwo, zakończyliśmy recenzję Huel Nutritionally Complete Meal Pots. Może coś przeoczyliśmy, może coś źle zinterpretowaliśmy w tej naszej recenzji, więc zapraszam do sekcji komentarzy. Natomiast na dzisiaj to już koniec, dzięki wielkie, do następnego odcinka i koniec! A tam jeszcze zostało gdzieś tych zupek? No tam jest tych zupek jeszcze, Piotrek, 14. Czekaj, gdzie to te zwroty tu były? Huel.com, jak zwrócić? O, jest. Patrz, jak kobieta chce już jeść. Dajcie mi Huela! On myślał, że ona otwiera te buzie, bo chce mu coś powiedzieć. A ona otwiera na Huela! Po najlepsze produkty pod Bieteketo w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mavi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!